Jak jest pana ocena rządów Orbana na Węgrzech? Czy tak jak na przykład pana Korwina, że on mówi, że jest dobry, taki prawicowy, tylko że ma lewicową gospodarkę. Jakie jest pana zdanie? Dziękuję. Proszę pana, no ja bym Orbana nie oceniał w kategoriach jakichś ideologicznych. Znacznie ważniejsze z mojego punktu widzenia i z punktu widzenia tej teorii spiskowej, którą tu państwu przedstawiłem, znacznie ważniejsze jest zwrócenie uwagi, że Orban właściwie na Węgrzech nie ma żadnej wyraźnej, liczącej się opozycji. Że właściwie Orbanowi nikt nie przeszkadza, bo to, że tam Górczani 1000 osób w Budapeszcie, no to można wynająć do rozkazy, to nie jest żadna sztuka. Prawda? Natomiast ani w mediach nie ma opozycji, tak jak powiedzmy Kaczyńscy mieli, prawda? To no, nieustanny atak, prawda, przez kilka lat. Nic takiego Orban nie ma. Jego obszczekuje Unia Europejska, tu Michnik ujada na niego, ale tam nie. Tam nie. Dlaczego? Przecież Węgry miały taką samą strukturę, jak i nasz nieszczęśliwy kraj. Z tego wynika, że bezpieka węgierska Orbanowi pozwoliła. Dlaczego? A nie trudno na to odpowiedzieć. Otóż Francja, Niemcy i Rosja, które kontrolują węgierską gospodarkę do tego stopnia, że Węgrzy, mało kto w Polsce to sobie zdaje sprawę, jak to głęboko tam poszło, że Węgrzy za wodę z Dunaju muszą płacić państwowej francuskiej spółce do tego stopnia. Po prostu te trzy kraje wyślizgały węgierskich bezpieczniaków, którzy zostali, za przeproszeniem, z fiutem w garści. No i jak się zorientowali, że tak się tu wszystko skończyło, to jednym susem przeskoczyli na stronę umęczonego narodu w nadziei, że ten naród i dla nich coś odwojuje. I dlatego Orban nie ma żadnej opozycji tak naprawdę poza tym zasrańcem. Otóż proszę państwa, ale jaki jest program Orbana? Dlatego właśnie mówię, że nie oceniam go w kategoriach takich ideologicznych, bo to właściwie nic nam nie daje, poza tym, że będziemy tam na niego pomstowali. Otóż Orban chce wyciągnąć Węgry z pułapki zadłużenia. Warto i u nas o tym pomyśleć, bo właśnie jak była debata w Sejmie, ten jazgot na temat Amber Goldu, który właśnie prowadził, niczego nie doprowadził, to akurat przemknęła przez media informacja, że dług publiczny przekroczył 1 000 000 000 zł. Aż nie zabrakło kratek na tym zegarze już, na skrzyżowaniu tu Alei Jerozolimskiej z Marszałkowską. Otóż Orban chce Węgry z tej pułapki jakoś wydobyć. To wcale nie jest łatwe. I węgierska konstytucja pod tymi względami jest bardziej rygorystyczna i restrykcyjna niż nasza. Ale no to jest program przykręcania śruby właściwie. Szukania rezerw, gdzie się da, tak czasami rzeczywiście tam po omacku i tego. Unia Europejska wyczuwa to ryzyko. Ten grandziarska międzynarodówka, ta lichwiarska też wyczuwa ryzyko. No bo to lepiej mieć niewolników niż ich nie mieć, prawda? I Orban na zasadzie coś za coś. Zwróćcie państwo uwagę na preambułę do konstytucji węgierskiej. Tam oprócz zmiany nazwy z Republiki Węgierskiej na Węgry jest odwołanie się do korony świętego Stefana. U nas to może nic nie mówi, ale na Węgrzech to sformułowanie ma bardzo konkretne znaczenie. To mianowicie, że Węgry kwestionują traktat Trianon, który dla Węgier, 1921 roku, który dla Węgier był traktatem rozbiorowym. To była kara za pierwszą wojnę światową. Węgry zostały rozebrane. 1/3 terytorium rumuńskiego, prawie cała Słowacja, Wojwodina, to są wszystko ziemie, które na podstawie traktatów Trianon odpadły od Węgier. I Orban, przesłanie Orbana jest proste. Przykręcam wam śrubę, ale patrzcie, do czego zmierzamy. I teraz porównajmy to chociażby z wczorajszym exposé. No. Zacznę od tego, że zawsze było dla mnie bardzo inspirujące pana stwierdzenie, że pan w zasadzie się nie dziwi, że rządzą służby specjalne, no bo dziwne by byłoby, gdyby rządziło tych 460 wybrańców ulicy. Tylko problem polega na tym, że rządzą źle.
I tutaj pojawia się moje pytanie, czy pan, panie redaktorze, ma może jakieś przemyślenia i wnioski co do tego, w jaki w takim razie sposób te służby specjalne powinny być kontrolowane, czyli w jaki sposób powinien być sprawowany tak zwany cywilny nadzór nad służbami, no żeby one rządziły dobrze, czyli żeby rządziły tak, jak mniej więcej interes naszego kraju by tego, jakkolwiek go zdefiniujemy oczywiście, wymaga. Myślę, panie mecenasie, że nie ma takiej możliwości, bo ktoś, kto rządzi państwem, jest suwerenem. A jak można kontrolować suwerena? Kto go? To znaczy jakiś super suweren. Pan nie przyjmuje do wiadomości, że służby rządzą. Pan ma cały czas nadzieję, że służby można okiełznać. Otóż proszę państwa, dopóki dominującą formą państwowości była monarchia, no to ciągłość państwa personifikował ten monarcha. Jego rodzina, dynastia i tak dalej. Kiedy został wprowadzony w większości państw ustrój republikański, ten instrument ciągłości zniknął. Więc próbuje się prowadzić takie instrumenty zastępcze. I to jest albo armia, albo tajne służby. Innej możliwości nie ma. No, model turecki polega na tym, że ostatnie, bo kto rządzi? Ten, kto ma ostatnie słowo, to ten naprawdę rządzi państwem. I żeby nie być głosownym, to podam państwu taki przykład. No, pan premier Tusk, gdyby był z nami szczery, no oczywiście to co tam marzyć o tym, ale gdyby był z nami szczery, to by mógł od razu nas tutaj oświecić. Gdyby nam szczerze odpowiedział na jedno pytanie. Kto zabronił mu kandydować w wyborach prezydenckich w 2010 roku? Od razu byśmy wiedzieli, gdzie jest punkt ciężkości władzy, bo jeśli ktoś mógł mu zabronić i on, Gazeta Wyborcza, przypuszczam, że wtykając nam nos w niewłaściwy trop, powiedziała, napisała, że pani, nasza złota pani Aniela go przekonała. Ja w to nie wierzę. Ja w to nie wierzę. No, ale jeśli nawet, to by oznaczało, że nasza złota pani Aniela ma zdolność kreowania, tutaj wystrugiwania prezydentów z banana. Prawda? No to dobra wiadomość dla naszego nieszczęśliwego kraju nie jest specjalnie. Prawda? Ale ja nie wierzę w to. Ja nie wierzę w to. Bardziej przemawia mi do przekonania, że pan premier Tusk miał kandydowanie zakazane za karę. A za karę dlatego, że no on jest człowiekiem takim samym jak my wszyscy i też ma tam rozbudzoną miłość własną, nie wiem w jakim stopniu, ale każdy ma i on też. Otóż sytuacja takiego psa łańcuchowego jemu też musi doskwierać jako człowiekowi, zupełnie po ludzku. I kiedy pojawiła się możliwość poluzowania sobie tej obruszki, na wiosnę roku 2008, to natychmiast skwapliwie z niej skorzystał. Mianowicie aresztował Petera Fogla, znaczy kazał aresztować Petera Fogla, pozwolił na aresztowanie Petera Fogla, który tak naprawdę, to państwo wiecie, nazywa się Piotr Filipczyński i był skazany w latach 70. na 25 lat więzienia za zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem. Ale to rząd z takiej porządnej ubeckiej rodziny. I w 83 roku na przepustkę z więzienia wyjechał do Szwajcarii, gdzie został natychmiast znanym finansistą. Na jakich finansach? Otóż wypada przypomnieć jeszcze jedną rzecz, jakie to finanse posłużyły za bazę materialną Peterowi Fioglowi, że stał się finansistą prawie że z dnia na dzień. W kilka tygodni po oskarżeniu premiera Oleksego o szpiegostwo na rzecz Rosji, w tygodniku Wprost, który wtedy jeszcze bardziej był odkrywką jednej z watach bezpieczniackich, ukazał się artykuł o pieniądzach, skarbach Sezamu, właściwie skarbach labiryntu, jakie Polska Zjednoczona Partia Robotnicza wybudowała w Szwajcarii, w szwajcarskich bankach, transferując tam waluty obce w wielkich ilościach z Peweksu. Przedsiębiorstwo eksportu wewnętrznego Peweks zostało utworzone w 1972 roku właśnie w tym celu
i funkcjonowało do roku 1990. Autorzy tego artykułu mieli bardzo ścisłe dane z 2 lat, także można było się domyślić, kto jest ich informatorem. Że ich informatorem jest generał Marian Zacharski. Bo generał Marian Zacharski, znaczy wtedy jeszcze nie generał, późniejszy generał Marian Zacharski, po wypuszczeniu go z amerykańskiego więzienia, gdzie odsiadywał wyrok dożywotniego więzienia, była wymiana szpiegów amerykańskich na niego, na otarcie łez dostał posadę dyrektora Peweksu. I pełnił tę funkcję przez 2 lata, 88, znaczy 88, 89 do 90 roku. I z tych lat autorzy artykułu mieli ścisłe dane, a z poprzednich to szacunkowe takie. To on widać, że on nie wiedział dokładnie, jak tam było. I proszę Państwa, jakie to były szacunki, jakie to były dane? No, w ciągu tych 2 lat PZPR skorzystała z 800 zezwoleń dewizowych, to znaczy, że musiała realizować więcej niż jedno dziennie. I przykładowy transfer był podany z jednego dnia. 22 miliony franków szwajcarskich i 750 tysięcy dolarów. I tak przez 18 lat. No to nic dziwnego, że Peter Fogel miał czym tam zawiadywać, prawda? A taki właśnie się bardzo dobrze nadaje, podobnie jak pan Marcin Plichta. Człowiek odcięty od stryczka, on wie, że musi chodzić jak w zegarku, że jeden fałszywy ruch to od razu wraca tam do lochu skąd. A jak nie, no to będzie chroniony, że włos mu z głowy nie spadnie, no chyba, że ma pecha teraz wszedł między ostrza potężnych szermierzy. I proszę Państwa, Petera Fogla ułaskawił prezydent Kwaśniewski w ostatnim dniu swojego urzędowania, nie zapomniał o nim. A wcześniej jeszcze, kiedy się ten artykuł ukazał, już pan Aleksander Kwaśniewski był prezydentem, bardzo się zdenerwował i powiedział publicznie, że jeszcze jedno słowo ktoś piśnie na ten temat, to on zarządzi lustrację totalną. I podziałało. Podziałało natychmiast. Następnego dnia Jacek Kuroń i Karol Modzelewski skierowali do prezydenta Kwaśniewskiego list, że niech tylko Józef Oleksy poda się do dymisji i już ani słowa więcej. I tak się stało. I tak się stało. I to obowiązuje do dzisiejszego dnia. Otóż, proszę Państwa, Peter Fogel po ułaskawieniu uznał, że jest bezpieczny i zaczął do Polski przyjeżdżać. No i się i premier tu się dowiedział i pozwolił, żeby go aresztować pod błahym, zupełnie śmiesznym zarzutem prania brudnych pieniędzy. I wojskowa rozwiedka najwyraźniej zlekceważyła to, bo tylko w mediach, niezależnych mediach głównego nurtu ukazała się seria publikacji, akurat wtedy, tak jeden przez drugiego, pisali, że jak to niebezpiecznie jest w więzieniach, jak tam się wieszają, jak tam się tego, więc jak Fogel czytał gazety, to już wiedział, czego się ma trzymać, że ma cichutko siedzieć. Ale, i tak było rzeczywiście, ale mijały miesiące, a jego nikt nie wydobywał stamtąd, z tego aresztu wydobywczego, a minister Ćwiąkalski w publicznych oświadczeniach mówi, to on tam nam na pewno opowie, jak to tam w tej Szwajcarii funkcjonuje, ten labirynt i tak dalej, a wicepremier, minister spraw wewnętrznych Schetyna mówi, to jeszcze mało, trzeba sprawdzić, w jakich okolicznościach on został uwolniony, jak on wyjechał, jak on został ułaskawiony, no krótko mówiąc, zapowiadało się to bardzo interesująco. Ale kiedy Fogel zaczął zeznawać, a dowiedzieliśmy się o tym, że on zaczął znać chyba z nudów, że dziennik dotarł do, jak to się mówi, dotarł do tajnych zeznań Fogla w prokuraturze, że Fogel miał zeznać, że generałowi Czempińskiemu jakiś Turek ukradł z konta szwajcarskiego 2 miliony dolarów i generał nawet nie zauważył, że mu coś zginęło. Więc Państwo rozumiecie, nikt się nie ośmielił zapytać, jak on sobie uczuwał z pensyjki szefa Urzędu Ochrony Państwa, takie krocie, prawda? A dlaczego trzyma to w Szwajcarii, a nie u nas? Przecież u nas jest bezpiecznie, u nas jest Komisja Nadzoru Finansowego, prawda? A tam nie ma. No to nie, ale wtedy musiała zapaść decyzja tam w siłach wyższych, że no, premieru Tusku trzeba tam przypomnieć, skąd mu wyrastają nogi.
No i jak Państwo pamiętacie, Rzeczpospolita dotarła do tajnych stenogramów. Rycha, Zbycha, Mira, tam jak tam na cmentarzu się trzymali nogi w kałamarzu i tam się namawiali. No i wybuchła afera hazardowa. Wybuchła afera hazardowa, którą najwyraźniej, przy wybuchu afery hazardowej premiera Tuska najwyraźniej zawiodła czujność rewolucyjna. Ponieważ zapytany przez dziennikarzy, czy będzie wyciągał jakieś konsekwencje personalne, premier Tusk lekceważącym tonem powiedział: a nie, zobaczymy, jak sobie Drzewiecki i Chlebowski poradzą na konferencji prasowej. Najwyraźniej myślał, że będzie tak jak zawsze, że oni coś powiedzą, dziennikarze z podkulonymi ogonami powtórzą to swoimi słowami i na tym się sprawa skończy. I dopiero kiedy w telewizorze zobaczył, że tych potulnych dziennikarzy ktoś spuści z łańcucha i oni wyrywają Chlebowskiemu kawały żywego mięsa, a on wytapia z siebie tłuszcz na oczach całej Polski, no to zrozumiał, że parasol ochronny nad nim został zwinięty i że za chwilę on tam będzie. Jeszcze moment i on. I w tym momencie cała groza sytuacji go dopadła. Wszystkich powyrzucał z rządu, jak Państwo pamiętacie. Kogo trzeba, nie trzeba. Pytany był, dlaczego Schetynę wyrzucił, przez Schetyna nie, bo mam do niego pełne zaufanie. No to tak widać było, że jest ciężko przestraszony, prawda? No, ale to nie wystarczyło, to nie wystarczyło. Trzeba było ustawę hazardową w stachanowskim tempie, ustawę o IPN-ie i szlaban na prezydenturę. Już takich więcej. I premier już teraz już wie, odkąd dokąd, jak będzie grzeczny, to tutaj włos mu z głowy nie spadnie, tak jak Józefowi Oleksemu. Proszę Państwa, więc iluzja, to jest iluzja, przekonanie, że można kontrolować coś takiego jak tajne służby. U nas no jest przecież komisja sejmowa, ale jak Państwo wiecie, żeby zostać członkiem tej komisji sejmowej, to trzeba mieć certyfikat dostępu do informacji niejawnych. A kto go wydaje? Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. No więc byle komu nie wydadzą, to chyba jasne, prawda? No, mogę tylko jeszcze obrazek narysować. Ale to już wydaje mi się, że najwyższy czas się pozbyć takich iluzji. To jest właściwie psychologiczna taka kwestia. Bo proszę Państwa, w innych państwach też służby rządzą. No, w Turcji, mówiłem o Turcji, w Turcji jest demokracja, no bo jest taki rozkaz, że ma być, no to jest. Ale jak wygrywa partia, która ma nie wygrać, to armia mówi nie, robimy jeszcze raz i aż do skutku, aż wygra ten, co ma wygrać. No i to jest ciągłość państwa od czasów Kemala Atatürka. A w innych państwach są służby i żeby nie być gołosłownym, to opowiem Państwu o książce, która się ukazała w tłumaczeniu polskim, polecam. Nosi tytuł Sekrety szpiegów i książąt. To jest wywiad Rzeka, jaki przeprowadza pani Krystyna Okręt, ale nie z tych okrętów, z których pani Ludwika Wójcowa pochodzi, tylko z belgijskich, takich trochę lepszych. Ona jest prywatnie naturalną przyjaciółką byłego ministra spraw zagranicznych Francji Bernarda Kouchnera, więc pani z najwyższej półki, że tak powiem, towarzyskiej i politycznej. I ona przeprowadza wywiad Rzekę z byłym szefem wywiadu francuskiego, hrabią Aleksandrem de Marange. No i między innymi zadaję mu pytanie, z jakich środowisk rekrutują się konfidenci pańskiego wywiadu, a on taki oburzony mówi: jacy konfidenci, proszę pani, konfidenci to są w policji, u nas żadnych konfidentów nie ma, u nas są honorable correspondants. No więc ona mówi, to przepraszam bardzo tego, ale nie odpuszcza, mówi, to w takim razie niech pan powie, z jakich środowisk rekrutują się ci honorable correspondants. A on już taki udobruchany mówi, ach proszę pani, z najróżniejszych. Z najróżniejszych, może to być kierowca taksówki, może to być duchowny, a nawet minister stanu. Państwo słyszycie? Minister stanu Republiki Francuskiej może być i bywa honorable correspondant tamtejszej rozwiedki. Musimy sobie zadać pytanie w tym momencie, bo on tego nie mówi, w jaki sposób odbywa się werbunek ministra stanu do rozwiedki francuskiej.
czy werbownik przychodzi do Pałacu Elizejskiego, bo tam ministrowie stanu urzędują i mówi, ekscelencjo, macie tu papierek do podpisania, że zachowacie w tajemnicy, tu wymyślcie sobie jakiś tam pseudonim i tak dalej, a ten mu łamie na głowie krzesło Ludwika XVI i odpowiada za czynną napaść na funkcjonariusza na służbie. No w ogóle szalenie skomplikowana z punktu widzenia prawnego sytuacja się w tym momencie wytwarza. To tak chyba to nie wygląda. Musi to wyglądać inaczej, że Razwiedka rozgląda dookoła, zauważa jakiegoś ambicjonera młodego, a to tego pan tutaj, o, i prawda, pan jest zdolny, mądry, inteligentny i tak dalej, mu tam komplementy sadzą i jak on jest pojętny, jak on wie, powinno swoje służby zrozumiał, no to go zaczynają prowadzić po szczeblach kariery, zostaje tam radnym miejskim, później merem, później deputowanym, później ministrem stanu, a czemużby nie, może nawet prezydentem, a co to komu szkodzi, prawda? I w ten sposób kontrolowane jest całe państwo, wszystkie struktury państwa, a inny tam może nie ma ambicji politycznych, ale chce koniecznie zostać redaktorem naczelnym, prawda, Radia France International, no to proszę bardzo, panie redaktorze, tutaj już tego, kogo mamy wywalić, żeby panu zrobić miejsce. No i wszystko jest okej. I najpotężniejsza demokracja na świecie, najpotężniejsza inauguracja kadencji prezydenta Baracka Obamy. Państwo pamiętacie, prezydent Obama miał swoich faworytów na różne stanowiska. Między innymi na stanowisko szefa administracji Białego Domu, więc najbliższego współpracownika prezydenta. No i ujawnił jednego takiego faworyta, ale się okazało, że jakieś dziecko sobie przypomniało, że 30 lat temu ten faworyt je molestował. No to mowy nie ma, przecież to była, to, a tamten w ogóle cieszy się, że żywy, zdrowy, już tam nie chce nigdzie kandydować. No to drugi faworyt. Drugi faworyt okazał się, bije żonę. No, absolutnie wykluczone. Trzeci znowu nie zapłacił podatku od jakiejś służebnicy domowej, tam ją nielegalnie zatrudniał. No nie. I w ten sposób szefem administracji Białego Domu został Emmanuel Ram, były oficer wywiadu izraelskiego. Szef administracji Białego Domu to jest człowiek, który mówi prezydentowi, czy za oknem jest noc, czy dzień. On decyduje o tym, co prezydent będzie wiedział, jakie informacje do niego docierają, jakie nie docierają, kto do niego dotrze, jakie osoby. I to no wszystko właściwie, no można powiedzieć, że on jest takim, takim filtrem, przez które wszystko do prezydenta dociera. No to co w naszym nieszczęśliwym kraju, co tu myśleć w naszym nieszczęśliwym kraju, jak w najpotężniejszej demokracji świata tak to wygląda. Proszę Państwa, więc... Dlaczego to wszystko mówię, odpowiadając na pytanie pana mecenasa, że zastanawiałem się nad tym, bo wszędzie służby rządzą, z wyjątkiem tam, gdzie armia, na przykład w Egipcie, to do niedawna teraz Bractwo Muzułmańskie model irański wprowadza. Więc dlaczego tam, gdzie służby rządzą, w tych państwach poważnych, bo państwa, jak państwo wiecie, dzielą się na dwie grupy, poważne i pozostałe. Nasz nieszczęśliwy kraj niestety jest w tej drugiej, w tych pozostałych państwach, ale w państwach poważnych tajne służby po swojemu, ale jakoś o swoje państwa dbają. I ja się zastanawiałem, dlaczego, skąd taka różnica? Skąd taka różnica? I doszedłem do wniosku takiego, bo być może to, że ja się mylę, ale nic mądrzejszego mi nie przyszło do głowy, że w państwach poważnych tajne służby zawsze służyły swojemu państwu, bo one je uważają za własne. I że wiedzą, że nie będą miały drugiego państwa, tylko to. I że jeśli to państwo będzie w lepszej kondycji, to ich pozycja, ich siła, ich możliwości tak samo będą rosły. Jest tu dodatnie sprzężenie zwrotne. Natomiast nasi tajniacy, nasi bezpieczniacy, od 1944 roku zawsze służyli komu innemu. I to jest moim zdaniem nasz największy polityczny problem. To, także jesteśmy jako naród w bardzo trudnym położeniu. Stoimy w obliczu rozpaczliwej alternatywy,
albo ich pozabijać, albo ich przekonać. No tercium non datur.